Karolina Kamińska, witam Państwa w czwartek, 9 marca i zapraszam na Telefakty. Czy przy szpitalu będzie nowy parking? Uzyskalibyśmy bowiem około 30 nowych miejsc parkingowych. Międzynarodowy strajk kobiet. W strajku biorą udział nie tylko Polki, ale również kobiety z 55 państw. Próbne matury 2017. Wydaje mi się, że był dosyć trudny, no ale mieliśmy dobre przygotowanie, dużo zadań powtórzyło się z tymi, które mieliśmy na lekcji. Jest pomysł na wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych przy Ostrowieckim Szpitalu. Według jednego z pomysłodawców wystarczy przebudowa placu przed głównym wejściem i zmiana sposobu parkowania. Dodatkowo prace te można by sfinansować z budżetu obywatelskiego. Problem braku parkingu z prawdziwego zdarzenia był już wielokrotnie poruszany zarówno przez samorządy obydwu szczebli, jak i ludzi zdenerwowanych chaosem panującym wokół szpitala. Niestety brak pieniędzy, a przede wszystkim przestrzeni, gdzie można by taki parking stworzyć, spowodował, że sprawa jest ciągle aktualna. Ale na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala pojawił się kolejny pomysł na odblokowanie przede wszystkim uliczki przed głównym wejściem do lecznicy. Wskutek odbudowy czy dostosowania tego miejsca uzyskalibyśmy bowiem około 30 nowych miejsc parkingowych. Przy obecnym stanie jest to teren, który rzeczywiście nie jest wykorzystany w sposób optymalny, dochodzi tam do wielu kolizji. Nowe miejsca parkingowe miałyby powstać w miejscu obecnych, rozlokowanych wokół pasa zieleni. Nowum ma polegać na zmianie systemu parkowania, przeniesieniu postoju taksówek i zmniejszeniu terenu zielonego. Ma to być adaptacja już istniejącego parkingu, czyli wprowadzenie systemu ukośnego parkowania, przeniesienie miejsc parkingowych, taksówek w inne miejsca. Także nie będzie to budowa nowego parkingu, tylko optymalizacja tego miejsca, które mamy. Koszt tego zadania według pomysłodawców został oszacowany na około 150 tysięcy złotych. Dlatego budowa przyszpitalnego parkingu będzie zgłoszona do listy pomysłów, jakie mogą być zrealizowane z budżetu obywatelskiego. O wsparcie tego projektu zwrócono się do samorządowców na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu. Był czarny poniedziałek, a teraz czarna środa. 8 marca przed halą widowiskowo-sportową KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się manifestacja kobiet. Mieszkanki Ostrowca Świętokrzyskiego przyłączyły się do międzynarodowego strajku, którego hasło brzmiało „Solidarność naszą bronią”. 8 marca w ponad 80 miastach w całej Polsce odbywały się protesty kobiet, które bezpośrednio nawiązywały do październikowego czarnego protestu. Największe manifestacje przeszły ulicami Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Protestowały też mieszkanki Ostrowca Świętokrzyskiego. Organizowaliśmy strajk 3 października, więc stwierdziliśmy, że w marcu nie może być inaczej. Też musimy pokazać naszą solidarność. Tym bardziej, że w strajku biorą udział nie tylko Polki, ale również kobiety z 55 państw już na tą chwilę. Także to jest wielka siła. Pokazujemy właśnie, jak kobiety są solidarne i że jednak mamy siłę, mamy siłę przybicia również. Głos kobiet podczas październikowego czarnego protestu został usłyszany. Czarne protesty październikowe doprowadziły do wycofania się partii rządzącej z procedowanego wówczas przez Sejm projektu całkowitego zakazu aborcji. Teraz kobiety domagają się m.in. utrzymania standardów opieki okołoporodowej, rzetelnej edukacji seksualnej, dofinansowania in vitro czy badań prenatalnych nowszej generacji. Walczymy o nasze prawa, bo na tą chwilę rząd próbuje nam je odebrać, tak kroczek po kroczku. Walczymy o to, abyśmy miały prawo do legalnej aborcji. Walczymy o to, aby środki antykoncepcyjne były dostępne bez recepty. Głównie też chodzi o tabletkę PO, tą, która zapobiega tak jakby zajściu w ciążę po jakichś nieprzewidzianych, prawda, wydarzeniach. Głównie tutaj chodzi nam o gwałty, takie ekstremalne sytuacje. Przed halą widowiskowo-sportową KSZO 8 marca spotkać można było nie tylko kobiety, ale i mężczyzn. Choć protestujący byli w różnym wieku, to połączyły ich wspólne poglądy. Popieramy słuszną sprawę. My walczymy w waszej sprawie. Młodych. Tak.
dzieci, wnuków, żeby im się może troszeczkę lepiej żyło, żeby miały dostęp do środków medycznych, do wiedzy, do wszystkiego tego, czego my nie mamy. Na manifestacji pojawili się też reprezentanci opozycji partii rządzącej. To nam zależy na tym, żeby po prostu troszeczkę było więcej demokracji w Polsce, żeby nikt nam nie narzucał to, co mamy robić. To jest istota w ogóle naszej demokracji i chciałbym, żeby po prostu ci, co nami rządzą, o tym wiedzieli. No nie ma zgody na to, żeby ktoś za nas decydował i narzucał nam to, co mamy robić. Transparenty i hasła, jakie przyświecały protestom, przede wszystkim odwoływały się do wolności, a słowo wolność podczas manifestacji padało wielokrotnie. Dla mnie jest ważniejsze własny wybór, własna wolność, własne sumienie, własne myślenie. To wszystko kobiety mają. I nie trzeba ani za nich myśleć, ani za nich coś robić. Trzeba im pozwolić po prostu działać zgodnie z własnym rozeznaniem i z własnym sumieniem. Międzynarodowemu strajkowi kobiet przyświecało hasło „Solidarność naszą bronią”. I w ramach Solidarności kobiety deklarują nieustanną walkę o swoje prawa. Ostrowiecka policja poszukuje zaginionej 33-letniej Dominiki Grześkiewicz, mieszkanki Ostrowca Świętokrzyskiego. Zaginiona ostatni raz widziana była 7 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tego dnia około godziny 7.30 wyszła z domu, do chwili obecnej nie powróciła oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. Rysopis zaginionej, wzrost 163 cm, szczupłej budowy ciała, włosy proste, długie w kolorze blond. W chwili zaginięcia ubrana była w spodnie jeansowe i kurtkę koloru czerwono-granatowego. Jeżeli ktoś wie coś na temat okoliczności zaginięcia Dominiki Grześkiewicz, bądź zna miejsce jej pobytu, proszony jest o kontakt osobisty z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 41 267 1205. Ponad 900 uczniów z ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych sprawdzało swoją wiedzę podczas próbnych egzaminów maturalnych. To ostatnia próba przed najważniejszym egzaminem u tegorocznych maturzystów. Wszystko było tak, jak na prawdziwym egzaminie maturalnym. W trzecim liceum imienia Władysława Broniewskiego próbna matura odbywała się w audytorium. W tej szkole swoją wiedzę z zakresu matematyki sprawdzało niespełna 120 uczniów klas trzecich. Według dyrekcji szkoły próbna matura to nie tylko możliwość sprawdzenia poziomu wiedzy uczniów. To także okazja dla nauczycieli, którzy dzięki takiemu sprawdzianowi mogą lepiej przygotować swoich podopiecznych do tego majowego egzaminu. Organizujemy po to, żeby tą naszą młodzież w jakiś sposób wzmocnić, żeby oni sprawdzili swoje wiadomości. Przy okazji my też nauczyciele chcemy wiedzieć, jak oni są do tej matury przygotowani, tej właściwej, która już niebawem, bo za 2 miesiące w maju mamy tą maturę najważniejszą. Uczniowie, którzy dziś zmagali się z zadaniami matematycznymi, mieli różne opinie na temat trudności tego egzaminu. To się okaże, jak będą wyniki, na pewno, ale jestem dobrej myśli, że w miarę było, rozwiązałem większość zadań, także powinno być dobrze. W miarę łatwa, zadania były dość łatwe, dało się je rozwiązać. Niektóre zadania były trudniejsze, ale w większości zrobiłam zadania. Wydaje mi się, że był dosyć trudny, no ale mieliśmy dobre przygotowanie, dużo zadań powtórzyło się z tymi, które mieliśmy na lekcji. Na pewno ten egzamin nam pomoże w prawdziwej maturze, no bo będziemy wiedzieli, jakie błędy popełniliśmy i na co zwrócić większą uwagę, no tutaj przy nauce. Wszyscy jednak potwierdzali, że taki sprawdzian wiedzy na 2 miesiące przed najważniejszym dla nich egzaminem pomoże im w zaliczeniu majowej matury. Bo mogliśmy się zmierzyć z tymi zadaniami, które w większości są podobne do tych w maju. No i możemy ocenić realnie swoje możliwości. Według mnie był takiej średniej trudności. Dzięki niemu wiem, nad czym jeszcze muszę popracować, a nad czym już ta praca od początku roku już dała efekty. W tym roku egzaminy dojrzałości rozpoczną się już 4 maja i potrwają do 26 maja. W powiecie ostrowieckim do tego sprawdzianu wiedzy przystąpi ponad 500 uczniów z liceów oraz 400 z techników oraz szkół o profilu zawodowym.
Kolejne paczki z książkami i przyborami szkolnymi powędrują do dzieci z przedszkola i szkoły w Łanowicach na Ukrainie. Tym razem dary przygotowali uczniowie z publicznej szkoły podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, dla których pomaganie to rzecz oczywista. Książki, zeszyty, zabawki, gry edukacyjne. I można by tak wymieniać jeszcze długo. Wystarczyło kilkanaście dni, aby kilkumetrowy stół uczniowie z publicznej szkoły podstawowej nr 3 wypełnili po brzegi. Przyniosłam bardzo dużo zeszytów, jakieś przybory, na przykład kredki, bloki kolorowe. Przyniosłam różne gry, bloki kolorowe, zeszyty, kredki, mazaki. Ja przyniosłem zeszyty, no i inne takie przybory szkolne. Zgromadzili tak wiele niezbędnych dla każdego ucznia rzeczy, bowiem kierują się między innymi tą zasadą. Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. Przedmioty zebrali dla polskich dzieci uczących się w szkole w Łanowicach na Ukrainie. Chcieliśmy pomóc dzieciom, ponieważ lubimy pomagać. Wiemy, że dzieciom się to przyda i nas to bardzo cieszy, że oni będą z tego powodu bardzo szczęśliwi. Szczęśliwi są też nauczyciele z PSP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, widząc tak pozytywny odzew ze strony swoich uczniów, który przekłada się na niesienie pomocy innym. Ja jako opiekun samorządu uczniowskiego razem z koleżankami Martą Maciąg i Iwoną Wszołą organizujemy tego typu akcje i twierdzimy, że nasze dzieci są pełne pasji i zaangażowania. I egzamin z dobroci serca zdają zawsze celująco. I nikogo dziwić nie może, że na szóstkę oceniana jest postawa tych młodych ludzi. Lubię pomagać dzieciom, bo cieszę się, jak pomagam. I jest tak fajnie, miło w sercu. Każde dziecko zasługuje na to, aby miało jakieś wykształcenie. Bo lubię pomagać innym. Tak fajnie się czuję, gdy innym pomagam. W publicznej szkole podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim wolontariat jest jedną z najprężniej działających sekcji samorządu uczniowskiego. Jesteśmy otwarci na nowe akcje, na nowe działania i dlatego po obejrzeniu Państwa materiału w telewizji lokalnej bez wahania od razu natychmiast przyłączyliśmy się do tych działań. Sekcja wolontariatu ogłosiła na terenie szkoły akcję i cała społeczność uczniowska przyłączyła się do zbierania materiałów szkolnych. Te przedmioty, a przede wszystkim książki dla dzieci z Łanowic będą idealną okazją do kontaktu z wszystkim tym, co polskie i z Polską związane, czyli tego, czego oni i ich rodzice najbardziej pragną. Co najważniejsze, korzyści z pomagania są obopólne. Zyskują obdarowywani oraz ci, którzy tę pomoc niosą. Nasze dzieci przekonują się, że już w tak młodym wieku można zostać wolontariuszem i pomagać potrzebującym. Każda ich aktywność taka właśnie wpływa bardzo pozytywnie na ich rozwój osobowości, a także jest bardzo ważna i jeżeli chodzi ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy. Oprócz paczek dla potrzebujących dzieci, uczniowie z PSP nr 3 w tym roku wsparli też zwierzęta. Do schroniska na Janiku powędrowały zebrane przez nich produkty, a jak mówią, na tym swojej charytatywnej działalności nie zakończą. Wczorajszy Dzień Kobiet w Ostrowcu Świętokrzyskim miał swój finał na hali sportowo-widowiskowej KSZO, gdzie specjalnie dla pań zagrał zespół Lady Punk. Organizatorem koncertu był Urząd Miasta i Miejskie Centrum Kultury. Niestety zespół nie wyraził zgody na rejestrację występu, ale to, co udało nam się zarejestrować, to wspaniałą ostrowiecką publiczność. W Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia jutro o 17:30.